Siemanko, dzisiaj jest 8 czerwca, pogoda dopisuje, nie zanosi się na to, że będzie padało, jest mniej więcej 21 stopni, mamy godzinę 13, właśnie zjadłem obiad i stając na wagę z wszystkimi rzeczami, które chcę zabrać, pokazała dokładnie 94,1, co przekłada się na wagę całkowitą niemalże 130 kg. Z taką konfiguracją według kalkulatora HND mogę liczyć mniej więcej na 73 km. Jakbym miał zgadywać, to obstawiam, że nie zrobimy więcej niż 60, jednak zobaczymy. Tutaj jeszcze chciałbym Wam pokazać, ile mniej więcej wyniesie Was naładowanie takiej pełnej baterii. Jeśli chodzi o Podlasie, średnia cena prądu waha się między złoty 30 a złoty 40 zł za kilowatogodzinę. Przy napięciu 60 V i 26 Ah wychodzi 2,18. Nie wiem, czy pamiętacie mój materiał o Duotsie. Było jakieś 10 miesięcy temu i po dużym zaokrągleniu za kilowatogodzinę wychodziło mniej więcej złotówkę. Daje do myślenia, co? Siemanko, siemanko. To jeszcze trzeba szybko ustawić hulajnogę i zasady testu prędkości. Skończyło się na tym... Tu jest jakieś krzywo. Skończyło się na tym, że będziemy testowali mniej więcej przy 40 na godzinę. Dbałem ją. Będziecie mieli komórkę. Mam nadzieję, że mi się nie rozładuje tak szybko. Na dwójeczkę. I teraz trzeba ustawić jeszcze tę wyranka. Łapkę. Bluetooth już nie ma. Połączono, dobra. To tak, zasady, dwa silniki. Bieg drugi. 60% mocy. Start na 2. Moja waga znacie, to jest prawie 95 kg z tymi wszystkimi rzeczami, które mam na sobie. No i co? Dwa, 60, 30, 30. Okej. Dobra, jeszcze nie jestem pewien co do powietrza, jakie mam w tym Nikole. Wydaje się trochę mało. Więc zanim pojedziemy tam, gdzie mamy jechać, to jeszcze spróbuję to napompować. Okej, zamykam tu łapkę. Palam. Jest praktycznie pełna bateria. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że mi się tylko gąbka nie rozładuje. To by było trochę słabe. Powiem Wam tyle, napompować, wyrwać się z miasta i nara, nie ma mnie tu. O tej godzinie to jest tragedia, nie? Przyjechałem pod kompresor,
Wbijam 2,6 razy 2. Dla prostego liczenia pewnie 2,8 byłoby rozsądniejsze. Ale tam, gdzie chcę jechać, teren jest mocno mieszany. Więc zobaczymy. Miałem rację. 1,9 pokazywało z tyłu. Dużo za mało. Ogólnie mam nadzieję, że wszystko będzie git. Jeszcze z przodu wbijemy tak samo 2,6. Teorie są różne. Ile tego powietrza powinno się tu bić? Z przodu pokazywało 2,2. Więc też coś trochę za mało. Kręcę wentylki. Teraz wydaje się spoko. Przód i tył. Dobra. Idziemy na skróty. No i wracamy na trasę. Jeszcze zarzucę pewnie rękawiczki. No i raczej widzimy się za parę kilometrów. Chyba jak przemyślałem, będzie co najmniej 2 godziny nagrywania. 2 godziny nagrywania. Nie wiem, czy wytrzyma. W 4K. Możemy tu zrobić zakłady, ale stawiam, że nie. Dobra. Jedziemy. Szkoda, że tu nie ma innego przejazdu. Niż ten. Powinien być zmodernizowany. No to środki już były dawno jednak. Słabo im to idzie. Okej, okay, kiedy wiemy, że mamy 2,6 z przodu i z tyłu. Przejechaliśmy wcześniej jakieś 5 km. Hamulca życiasta nie zrobiłem. Jeszcze mu ziomek zerknie, jak nie to najwyżej go wymienię na coś innego po prostu. Rozpiętą bluzą jestem mało aero. Okay. Właśnie próbuję wyjechać z miejscu. 7 km za mną. 67% na boli. Dajcie to zielone, błagam. Okej, okay. Jest. Dobra. Już powinno iść trochę lepiej. Ale tylko trochę. 4 duża góra. Te 39 mniej więcej, 40 na godzinę. I dziury. Thank you.
światła moje, nie? Zielona fala. Nie wziąłem żadnych okularów. Od razu test. Wyrana na lekutkich górkach wiejskich. Kompletna, zerowa widoczność, nie? Zerowa widoczność, doł i piach, nie? Polecam. Thank you.
myszka. Zerowa widoczność dołu i piach. Pod górkę. Upgrade. Horosz. Idziemy prosto, guys. Kiedyś tu było ładnie. Jest mocno przeciętnie. Thank you.
Czekajcie, bo ja nie pamiętam, gdzie był znaczek Isle of Forest. Troszkę pobłądziłem. Dawno tu nie byłem w sumie. Mam trasę taką jak ta, to się aż chce wcisnąć w trójkę. I tak to właśnie wygląda. Dobra, ja sobie chwilę odpocznę. Będziemy lecieć dalej. W każdym razie jesteśmy w centralnym punkcie Choroszczy. Zdjęcie już jest. Może jeszcze się przejdziemy po centrum. Zginamy to powoli. Chwilę pogadałem z żoną. Tu jest park dla zakochanych. Albo to jest zakład psychiatryczny. Przypadek. Dobrze, zobaczymy. Furka fajna.
dojechałem z powrotem do ścieżki. Uff, 28 km za mną. Stan baterii to 57. Ho, ho, ho. Z tej strony jest jeszcze gorzej, nie? Prędkość mi nieco spadła. Na 50% baterii to jest 35,8. Też jest ciekawe, w sumie w taki sposób w taki sposób na to nie patrzyłem. Kochany, dwie sprawy. Przejechaliśmy w sumie 32 km, ale jest jedna drobna awaria. Zaczęło mi latać, zaraz to dokręcimy. A druga rzecz jest mniej więcej taka, że kończy mi się bateria w DJI. Trip zaczął być dłuższy niż myślałem, niż planowałem. Kręciłem się trochę za dużo po tej chorości, ewidentnie. Więc będę musiał zjechać na chwilę, naładować baterię, nie? Tu dokręcę. Już nie powinno latać. OK, jest git. Chyba. Pewnie będzie widać. Dobra. To see you soon. Tu już mryga na czerwono, więc... Ale tak, żebyście widzieli, nie? Jest 50% baterii, 32 km za mną. Więc te 70 jest mało realne. Ale 60 jak najbardziej. No nic. Wracam na chatę, nie? Zobaczenia później. Okej, jestem z powrotem. Baterii mam 39 i do koszyczka wcześniejszych 37. Trzeba dorzucić ile? 38 baterii, 9. Nie wiem, czy tutaj akurat jazda to był dobry pomysł. Wspomniałem, że to widy już płatne dawno. Średnio jest gdzieś rozpędzić.
ciekawy jestem, przy jakim procencie baterii nie odetnie. Trzeba ogólnie uważać. Najlepiej baterii nie rozładowywać do końca. Dalej jedzie. Parę góreczek. Też ją pewnie wyniszczyło nieźle. A. 15% baterii. Jeszcze 4 km z głowy. W sumie około 60. Pracę na podjazdach. Głup się tracił. Cześć! Jest 30. Wcześniej było 37, jak dobrze pamiętam. Chodzi 67.
GPS mi się gubi co chwilę. Wariat. Dobra. Podsumujmy to szybko. Bledzik przejechał w ponad 3 godziny. Tutaj pokazuje 60-75, jednak to jest bullshit. To jest bullshit, bo ja miałem wcześniej zrobione 36 i tutaj 31. 36 i 31 to jest 67 km na jednej baterii. Czy jestem zaskoczony? Trochę. Myślałem, że nieco mniej będzie. Tak szczerze, to be honest. Kalkulator HMD pokazywał gdzieś tam w okolicach 72 czy 73 km. Co jest a wykonalne, jak ktoś mi tam pisze na forum, że jego hulajnoga robi tyle samo, co pokazuje HND, albo więcej niż pokazuje HND. To albo ktoś tu kłamie, albo ja nigdy nie miałem takiej hulajnogi, która by robiła tyle, co podaje HND. Tak z grubsza. To chyba tyle, guys. No nic. Do następnego. Teraz pewnie VMAX. Albo jakieś daily drive'y. Tak, żeby sobie odpocząć. A później może jeszcze jakiś range test, tylko jeszcze inny. Może przy innej prędkości, może na eko? Nie wiem, macie jakieś pomysły? No, walcie śmiało, nie? Jestem trochę zmęczony. Jakby pomimo posiadania dłodca trochę odwykłem od jeżdżenia tak długich tras. No nic, do następnego. Cześć wam.